Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w odcinku, w którym porozmawiamy sobie o tym, co chcemy, aby zostało dodane do The Sims 4 w 2021 roku. To już w sumie jest trzeci film z tej serii, rok temu i dwa lata temu zrobiłem już taki film i rok temu, co prawda, przewidziałem tylko powrót komornika i strażaków, dwa lata temu przewidziałem w sumie wyjścia obydwu dodatków przy Uniwersytetu i Wyspierskiego Życia, także zobaczymy, czy coś z mojej listy właśnie z tego roku zostanie dodane w roku następny. Mam nadzieję, że tak będzie, słuchajcie. Oczywiście zachęcam Was też wszystkich do tego, żebyście skomentowali ten odcinek i podzielili się tym, jakby co wy byście chcieli, żeby zostało dodane do Destiny 4 w roku 2021. No nie oszukujmy się, rok 2020 był tak naprawdę chyba ciężki dla każdego, także już teraz, bo pewnie to jest ostatni film na tym kanale, w tym roku chciałem Wam życzyć po prostu, żeby 2021 był lepszy. Po prostu i tyle, lepszy od tego roku 2020. A tymczasem powoli możemy przejść do mojej listy. Mam 10 punktów i 10 rzeczy, które bym chciał, żeby zostały dodane. Wiele rzeczy może się powtarzać z poprzednimi filmami, ponieważ nie zostały one oddane, ale też wydaje mi się, że znalazłem kilka nowych rzeczy, nad którymi trzeba e, i fajnie by było, gdyby właśnie twórcy gry popracowali. Pierwszą rzeczą i chyba najważniejszą, o której mówiłem już zresztą rok temu i trąbiłem bardzo długo w tym roku i nadal liczę, że to się wydarzy. W tym roku, no niestety, nie udało się, ale być może uda się w przyszłym. I są to oczywiście ulepszone niemowlęta. Bardzo denerwuje mnie to, że niemowlaki w ogóle wiecie są połączone z kołyską. I zdawałoby się, że przez cały poprzedni rok i troszeczkę jakby Zapowiadało, tak hintowało, że te niemowlęta w końcu zostaną od tych kołysek uwolnione i nie będą wiecie, po prostu obiektami. Wiecie, w dodatku z włóczkowymi historiami mieliśmy Bobaska, który się coś tam bawi, mieliśmy nową ubrankę dla Bobasków, więc jakby wychodziłoby na to, że coś tam się dzieje i faktycznie być może w przyszłości coś się wydarzy i te dzieci zostaną zmienione, w sensie te niemowlęta. No Do tej pory nic się nie wydarzyło. Koniec roku nadchodzi wielkimi krokami, no nie. Ale chcę Wam przypomnieć, że w styczniu 2021 roku minie 4 lata od czasu pojawienia się małych dzieci w grze. Więc, w sumie, fajnym takim momentem byłoby to, i takim miłym zaskoczeniem, gdyby właśnie ulepszone niemowlęta pojawiły się jakoś około rocznicy wyjścia małych dzieci. Mam nadzieję, że tak się wydarzy, bo tak jak mówię było dużo, dużo zapowiedzi, że coś się zmieni, dużo takich pogłosek, no a póki co nic. No i zresztą spójrzcie na, same na sam wygląd simów w czwórce, w sensie tych dzieci, porównajcie wygląd, zobaczcie. Te dzieci wyglądają jak jakieś ziemniaki totalne. W porównaniu do niemowląt z poprzednich odsłon, no są najgorsze, cofamy się, a powinniśmy chyba iść do przodu. Te z dwójki według mnie są najlepsze, te czwórkowe, no wypadają naprawdę bardzo, bardzo słabo. Te trójkowe były gorsze, ale te, te czwórkowe to już jest istna po prostu tragedia. Drugą rzeczą, na którą naprawdę bardzo bardzo, liczę i bardzo czekam i mam nadzieję, że 2021 to będzie ten rok właśnie, w którym przyjdą do nas zwierzęta hodowlane, wiejskie życie, właśnie do The Sims 4. Jak już mówiłem konie, jakieś inne zwierzęta właśnie hodowlane, jakieś wielkie pola, duże takie miasto w stylu Riverview z The Sims 3, uprawy i tak dalej, to coś co idealnie pasuje do Simsów i ja nie wiem dlaczego to jeszcze nie zostało stworzone. Przecież to by był taki hit sprzedaży, każdy by chciał mieć wieść w Simsach, przynajmniej większość osób, tak mi się wydaje. Niektórzy pewnie by woleli jakieś magiczne rzeczy typu właśnie a nie z tego świata, ale myślę, że większość jednak woli wieś, tak mi się wydaje. Poza tym wiemy też, że EA potrafi zrobić takie rzeczy, w sensie zwierzęta hodowlane, bo w Storze z trójki mieliśmy już krowy, mieliśmy kury, konie zresztą też pojawiły się w trójce, więc wystarczy na jakby ich bazie stworzyć podobne rzeczy w czwórce i ja bym był zadowolony, tak mi się wydaje. Dodatkowo, tak jak już Wam mówiłem w poprzednim filmie, widziałbym coś właśnie w tym dodatku, taki jakby nowy typ świata, czyli właśnie taki świat półotwarty, w że między parcelami w danej dzielnicy nie byłoby po prostu ekranu ładowania, czyli po prostu jakby od domu do domu w danej dzielnicy moglibyśmy chodzić, to też by była taka fajna, można powiedzieć, zmiana względem tego, co mamy obecnie w czwórce. I bardzo, bardzo liczę, że ten rok to jest właśnie czas na wydanie dodatku z wiejskim życiem, bo jak już mówiłem, w poprzednim roku. Mieliśmy wszystkie dodatki, jakby wszystkie dodatki takie wymagane wyszły, czyli uniwersytet, cztery pory roku, zwierzaki, itd. I, i, I teraz jest czas na eksperymentowanie, a wiejskiego życia jeszcze nie było. No teraz mieliśmy śnieżną eskapadę, która zresztą wydaje mi się, i życie eko. Te dwa dodatki bardzo szybko się zestarzały, mam tak wrażenie. Że po prostu szybko się znudziły, nie wiem, czy wy też tak sądzicie. Także wydaje mi się, że wiejskie życie, jeżeli by wyszło w tym roku, to byłaby bardzo miła odmiana, a ptaszki stwierdzają, że dodatek będzie szybciej niż się spodziewamy, także zobaczymy. Rzeczy numer 3. Rok mija, a rzeczy numer 3, tak jak chciałem ją co roku, nie ma. Czyli po prostu chodzi mi o samochody. E, nie ma i nie zapowiada się w sumie, żeby kiedykolwiek pojawiły się w The Sims 4, a ja z kolejnym rokiem właśnie liczę na to, że kiedyś się pojawią. E, sami już wiecie, ja po prostu lubię sobie autkiem od czasu do czasu pojeździć i chciałbym, żeby moi simowie też mieli taką możliwość. Ja już wiecie, nie wymagam niesamowitych animacji, takich jak wiecie, wyjeżdżania jak w dwójce, wsiadanie do samochodu czy coś. Niech te auta po prostu pojawiają się znikąd na ulicy, niech sobie stają na jakimś parkingu Sim się do niego teleportuje jak w trójce, i przez chwilę sobie jedzie, po czym znika. Mamy ekran ładowania do innej dzielnicy. Tyle, więcej mi nie trzeba, a. Te samochody byłyby jakby takim miłym dodatkiem, dodałby realizmu do gry. A wiecie, ja realizm lubię, także proszę autka już w tym 2021. Jej mam nadzieję, że jej posłuchacie. I jestem ciekawy czy wy byście chcieli auta, bo wiem, że to jest tak jakby dużo przeciwników aut, że w ogóle do niczego nie są potrzebne, także możecie dać znać. Kolejna rzecz, i nie wiem, czy ją zauważyliście, ale ja coraz częściej odczuwam to, że czwórka robi się coraz mniej płynna. Często pojawia się takie przycinanie, taki spadek klatek do nie wiem, 15-20, który jest taki straszny dziwny i wystarczy wejść w menu gry czy konsolę kodów albo po prostu wiecie tryb budowania i kupowania i gra nagle przestaje zacinać. To jest takie trochę martwiące wydaje mi się, bo to jest dosyć problematyczne podczas rozgrywki i sam nie wiem jakby czy EA widzi, że to jest, czy udaje, że tego nie ma, czy być może to się dzieje tylko u części graczy, czy tylko u mnie, chociaż widziałem u innych youtuberów też właśnie, że jakby to występuje. Także możecie podzielić się swoimi doświadczeniami. Dodatkowo mam w ogóle też wrażenie, że parcele ładują się o wiele wolniej, wiecie, te wszystkie obiekty renderują się wolniej. Nie ładują się od razu, tylko trzeba faktycznie troszeczkę poczekać, albo jakby złapały one swoją teksturę, coś w tym stylu. I to też nie zmina modów, bo bez modów wygląda to u mnie bardzo podobnie. Także liczę, że jakby jej naprawi to w tym roku i będzie się dało grać przyjemniej, bo taka troszeczkę, w sensie, no nie porównujmy nadal czwórki do tego, co się działo w trójce, ale to ładowanie obiektów takie jest troszeczkę. Niepokojące, tak bym powiedział, niepokojące. Także liczę, że to zostanie naprawione w 2021 roku. Jak wiecie z reguły, co roku do czwórki dochodzą dwa dodatki. No, i tym pierwszym, według mnie, mogło być właśnie wiejskie życie. A drugim, e, to nadal uważam, że po prostu w Simsach 4 brakuje rozrywki pokoleniowej, więc taki dodatek pokoleniowy byłby. Czymś. Nadal jest za mało rzeczy dla nastolatków. Na, ja nadal czekam na studniówki, wiecie, jakieś ucieczki z domu, godziny policyjne dla nastolatków. Taką nawet bardziej rozwiniętą pierwszą miłość, takie psikusy w kierunku dorosłych. Tak samo zresztą z dziećmi, z małymi dziećmi. O, na przykład wózki by mogli dodać to by było coś. Także kolejnym dodatkiem, oprócz farmy, właśnie, które powinny dojść do czwórki, to są właśnie takie pokolenia. Zresztą staruszkowie też mają bardzo mało rzeczy do roboty. Dostali ostatnio, właśnie, dzierganie, ale ile można już dziergać? Już słuchajcie, babcie, wszystkie w mojej rozgrywce mają opanowane to i tak się to. Nudzi, także wiecie, jakieś brydże, domy starców, domy kultury, gdzie star staruszkowie mogliby się rozwijać, inna aktywność dla seniorów, to też byłoby coś, jakby poproszę w tym punkcie bardzo. I mam nadzieję, że takie coś się wydarzy: jakbyśmy mieli te dwa dodatki, właśnie z wiejskim życiem i z pokoleniami, to byłbym w pewnym sensie spełniony, jeżeli chodzi o Simsy 4. Kolejną rzeczą, o której trąbię od. Wielu lat jest niepełnosprawność No ludzie mamy 2020 rok Zaraz 2021 a w simsach jak w lesie Nadal nie wszyscy mogą stworzyć siebie Nadal udajemy, że niektórych grup społecznych nie ma Mamy okej okay, nowe kolory skóry Wiecie walki było o to, żeby one się pojawiły Co nie miara No to uważam, że jak już są te kolory skóry No to e, niepełnosprawności właśnie zosta Powinny zostać dodane tym bardziej Nadal nie rozumiem dlaczego jej unika tego tematu Cały czas Ja bardzo chętnie powitałbym w mojej grze różnorodnych simów Wiecie, mówi się, że niby simsy mają być odskocznią od rzeczywistości, no ale ja jednak uważam, że jeżeli ktoś chce stworzyć osobę niepełnosprawną do rozgrywki, to po prostu powinien mieć taką możliwość. Nie powinniśmy unikać tego tematu, no bo nie wiem, to jest po prostu rzecz normalna i są takie osoby, i ja je chcę zobaczyć w simsach, bo. Po prostu, chcę mieć realne Simsy, a póki co no, średnio z tym. Kolejną rzeczą jest większa losowość, miałem lata, a ja nadal proszę o właśnie więcej losowości w czwórce, choć faktycznie muszę powiedzieć, że w tym roku to się troszeczkę poprawiło. Bardzo przypadły mi do gustu te nowe telefony z życia eko, jak na przykład wiecie, małżeństwo w zamian za spadek czy coś takiego. Ale nadal mimo tego brakuje mi właśnie takich rzeczy i mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego więcej. Wiecie, takie zwolnienia z pracy, spadanie z poziomu kariery. Za każdym razem w ogóle jak mówię o losowości, to przypominają mi się moje ulubione właśnie. Właśnie pola kariery w The Sims 2, gdzie, wiecie, to takie pole, które się wyświetlało, czasem jak byliśmy w pracy, gdzie mieliśmy możliwość wyboru e, lub zignorowania tego właśnie wyboru. No i czasem powodowało to, że nasz team mógł stracić pracę, czasem zarobił więcej pieniędzy, czasem dostał awans e, i to jest. Coś, czego czwórka według mnie potrzebuje. Kolejną rzeczą to wspomnienia. Ja uważam, że system wspomnień, zresztą system wspomnień w The Sims 4 praktycznie nie istnieje, nie oszukujmy się. W dwójce, boże, ja cały czas się o tej dwójce dwoję, ale to jest naprawdę dobra gra. Na pewno wspomnicie moje słowa, ale wspomnienia, właśnie które się tam pojawiły, to było coś cudownego. Ja uwielbiałem po prostu grać z moją rodziną i, wiecie, pod koniec ich życia czytać wspomnienia Simów, jakby wracać do tej przeszłości. W trójce był system wspomnień, był dużo gorszy, a w czwórce, jak mówię, nie ma go zupełnie. Także mam nadzieję, że taki system powróci właśnie w 2021 roku, bo bardzo miło mi się czytało właśnie wspomnienia Simów, patrzenia właśnie jaka jest ich historia. Często też właśnie wchodziłem sobie po prostu do rodzin w Simsach 2 i po prostu patrzyłem jak wyglądała historia ich życia. To też jest coś super. No i liczę bardzo, bardzo, że to zostanie dodane. Nie wydaje mi się, że to jest realne, ale mam do tego jakiś taki ogromny sentyment, więc bardzo bym chciał. Kolejną rzeczą jest chemia i atrakcyjność. System atrakcyjności w Sims 4 też praktycznie, tak jak w sumie, nie istnieje. Tak naprawdę, nawet Sims jest totalnie, praktycznie różnymi charakterami potrafią stworzyć dobrą relację. A rzadko chyba się zdarza tak, że ludzie totalnie niedopasowani, jakby wiecie, są ze sobą długo, prawda? Tak mi się wydaje, jednak musicie w prawdziwym życiu, w realu, mieć jakieś wspólne zainteresowania, wspólne poglądy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego liczę na to, że wkrótce w Sims 4 pojawi się taki system chemii atrakcyjności. No nie wiem, po prostu jakieś nierealistyczne jest dla mnie to, że Simowie tak jakby nie mają żadnych preferencji co do swoich partnerów i partnerek to byłaby po prostu miła odmiana dla gry bo mam wrażenie, że czwórka jest zrobiona tak totalnie pod graczy, że po prostu gra wydaje się strasznie płaska, a gdyby tak dorzucić taki system atrakcyjności, wybierania co nasz sim lubi, to po prostu od razu byłoby ciekawiej i można byłoby jakoś nakierować charakter naszych simów, co nie? No i tak na koniec już marząc mm, zupełnie szczerze to chciałbym, żeby EA w 2021 roku może jeszcze nie wydało, ale zaczęło zapowiadać w jakiś sposób wyjście The Sims 5 w 2021 roku Czwórka skończy 7 lat, na to jest naprawdę dużo, tak mi się wydaje. I sam powoli przestaje mieć nadzieję, że jakby w czwórce coś poprawi i stanie się, wiecie, czwórka jakąś cudowną grą, a nie tylko dobrą, bo według mnie czwórka jest dobrą grą, ale nie jest na pewno najlepszą z wszystkich części. No i nie przynosi mi, jakby wiecie, jakiejś takiej frajdy, jak inne części. Tak mi się wydaje. I ostatnio też mam wrażenie, że jakby nie idziemy w dobrą stronę, a w gorszą troszeczkę, ale to może być już po prostu takie moje narzekanie. Także liczę na nową część i nadejście. Myślę, że 2021 to nie jest jeszcze rok, w którym Destin 5 się pojawi. Nie, ale liczę bardzo na to, że zaczną pojawiać się pierwsze zapowiedzi właśnie Destin 5. I mam nadzieję też, że finalnie Destin 5, jak już jej na pewno nad nimi pracuje, to będzie po prostu przy premierze lepszy produkt od czwórki, bo czwórka była bardzo brakowana i mam nadzieję, że jej nauczy się na swoich błędach. Dach. I to są takie najważniejsze rzeczy, na które ja czekam. Natomiast jest jeszcze kilka rzeczy, o których bym chciał wam tak szybko powiedzieć. Na pewno liczę na powrót policjantów i złodziei, już mamy powrót strażaków i komorników, także policjanci i złodziei, mam nadzieję, w 2021 roku wrócą. Też by mi się w sumie spodobał taki dodatek o hobby, po prostu jakby o więcej zajęć do robienia w domu przez naszych Simów, fajny był właśnie taki o hobby w dwójce, można było sobie naprawiać samochody, jakieś różne takie rzeczy. Robić też bym bardzo chętnie zobaczył, jakiś, może, niedatek, A pakiet z kurortami i hotelami mieliśmy pakiet z restauracjami, więc kurorty i hotele to też mogło być coś fajnego, bo wiecie, już mamy światy, w których te kurorty i hotele możemy otworzyć. Także taki pakiet z kurortami i hotelami byłby ciekawy. Bardzo bym chciał, żeby troszeczkę zrewampowano tutaj tryb budowania i dano nam możliwość stworzenia poddaszy. To też jest dosyć ważna rzecz dla mnie. No i chciałbym jeszcze, żeby do Simsów 4 doszło więcej instrumentów, bo jakoś to też jest wybrakowana gra, jeżeli chodzi instrumenty, ale to mogło być w sumie w dodatku o hobby. Także jestem ciekawy, co wy sądzicie o mojej liście. Czy wy macie podobne jakieś słuchajcie życzenia co do Dessimis 4 w przyszłości? No i jestem ciekawy, co się wydarzy w tym 2021 roku. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten rok, ale nie wiem, czy. Czy nie będzie, no będzie trudno, chyba żeby był gorszy od tego roku. Także trzymam kciuki, żeby wasz 2021 rok był lepszy po prostu niż 2020. I cóż, zapewne widzimy się dopiero w nowym roku. Także dziękuję wam wszystkim bardzo, że ten rok był naprawdę cudowny. I dziękuję wam za to, że ze mną jesteście nadal. Do następnego. Widzimy się już za rok. Do zobaczenia. Pa pa!